Miłość jest kluczem i to, jak ją rozumiemy, decyduje o tym, jak żyjemy. Skończyły się 22. archidiecezjalne Dni Młodzieży, które odbyły się w dniach 8-10 września w Wyższym Seminarium Duchownym Świętego Józefa we Lwowie-Brzuchowicach. Hasłem tegorocznego spotkania młodych archidiecezji lwowskiej były słowa z Ewangelii Łukasza: Maryja wstała i poszła z pośpiechem. Pracownicy Caritas Spes Ukraina, mówiąc o Roku Miłosierdzia, opowiadali młodym chłopakom i dziewczynom o działalności tej misji religijnej, zachęcając ich do włączania się w różne formy wolontariatu. Ponadto uczestnikom 22. Archidiecezjalnego Dnia Młodzieży w tym roku towarzyszyły święty Józef Bilczewski, błogosławiona Marta Wiecka oraz błogosławiony Jakub Streba. Tak bliska obecność świętych Kościoła nadała pierwszemu dniu spotkania bardziej kontemplacyjny charakter, zachęcając do modlitwy do Boga Miłosiernego Ojca o ich wstawiennictwo w intencji zakończenia wojny w Ukrainie. 22. archidiecezjalne Dni Młodzieży zakończyły się uroczystą mszą świętą, której przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa. Jako przykład prawdziwej miłości biskup podał w swoim kazaniu rodzinę Ulmów, która podczas II wojny światowej oddała życie za ukrywanie Żydów. Toż smyrenno błagajmy Tebe, Boże, oswiaty Świętym Duchom ci dary, jaki my Tobie przynosimy dla oswiaczenia. Nas bude wydane.